Witajcie, muszki z tej strony Karol, w kolejnym odcinku z Harden 4 na modyfikacji The Great War Redux. Jako wielki Qing, czyli Chiny. W ostatnim odcinku w sumie z patowej sytuacji przeszliśmy do atakowania. Dosyć duża zmiana. I tak naprawdę większość naszej armii chce teraz okrążyć o to, co po pierwsze da nam możliwość przejścia. Po drugie, jeżeli zaczniemy tutaj przejmować, to będziemy mogli sobie zbić nieco tych minusów z tego. Jak sami widzicie, oni mają nawet dosyć dobre statystyki, więc żeby tutaj przejść, będziemy musieli nawet uważać, jak co robimy, jak robimy i jaki jest nasz sens w życiu. A w międzyczasie po prostu zrobimy wielki taki rozkaz, idziemy brzegiem, jak każdy w sumie normalny człowiek by zrobił. Tak. Więc teraz rozpoczyna się wielka wojna o wyzwolenie Chin od Chińczyków. Tak, trochę to głupio brzmi, ale w sumie na tym polega Tajwan. Teraz sobie tutaj tylko będę ustawiać te rozkazy. No, spróbujemy przejść tędy, gdzie nas atakują, o dziwo, i my dosłownie wysyłamy dwie armie, więc nie sądzę, żeby im się udało tutaj przebić. Tak, więc w głównej mierze mamy badania dosyć dużo przed czasem w niektórych kwestiach, dlatego że dosłownie nie możemy nic innego robić. Moglibyśmy oczywiście tutaj robić, tylko jak sami widzicie, nawet nie jest na czasie większość. Więc udaje nam się przebić. I idźcie do przodu, tak, idźcie do przodu, dosłownie, macie iść do przodu, nie patrzcie się za siebie, macie iść tylko do przodu. Dobra, nie sądziłem, że się to aż tak bardzo uda, ale my dosłownie jesteśmy już przy Nanjingu. Dobra, idźcie do stolicy. Jakim przejmiemy, to wtedy będzie o wiele lepiej. Tak, więc dobrze nam idzie, nie musimy tak naprawdę robić tego. O, i Olimpiada chyba będzie odwołana. Ogólnie się zorientowałem, że możemy sobie to zmienić. I ja bym się wkurzyłem, kiedy to zobaczymy, ale w sumie uznałem, że takie... No dobra. Bywa. Tak naprawdę musimy czekać sobie na to, bo jak sami widzicie, tutaj część z tych rzeczy to jest takie duże płacie terenu, które są na południu. Więc zanim tam zdobędziemy, to trochę minie. W międzyczasie tutaj nasza armia się przebija. Te biedodywizje, które po prostu tworzyłem, je nadal spawnują, od razu mówię. Te biedodywizje nadal spawnują. One mają tylko karabiny, mają kilka batalionów. Czekajcie, ile to mają? Mają 3 bataliony piechoty, mają więcej kawalerii, przez co są mega szybkie. A reszta to idzie w... Idzie po prostu zapomnienie. Nie mamy w ogóle artylerii, nie mamy w ogóle supporta. Idziemy tylko w karabiny. Ogólnie rzecz biorąc mamy lotnisko. Znaczy się lotnisko. Mamy samoloty, tylko nie mamy lotniska. Więc super. I możliwe, że będzie fajna rzecz, że jeżeli oni wykonali te rzeczy, to już tutaj zrobili. Jak my to powtórzymy, to będziemy mieć kolejny dopływ po prostu tych rzeczy. Czyli tych fabryk i w ogóle. Tutaj mają na przykład jedną fabrykę. No ale... mamy fabrykę z powrotem. Nice. Więc tak naprawdę nawet jesteśmy na plusie dzięki temu. No. Bywa. Dobra, w międzyczasie niech tutaj pójdą. Nasza potężna armia idzie do przodu i dostajemy jeszcze bonusy. Dobra, Guerrilla Fighter też jest nawet dobry, ale są lepsze rzeczy. Mamy Winter Expert. No, nawet. I mamy tutaj, chciałbym jakiegoś Adaptable dosłownie. To byłoby fajne. Ej, pamiętacie, jak ten gościu powiedział, że fajnie byłoby skapitulować? Głupio zapewne się teraz czuję. Teraz... No, tak naprawdę ten front w ogóle nie idzie, bo nas to nie obchodzi. Ten front, ten czerwony, on jest trochę zbyt długi realnie. Jak już na to, nie powiem, na te warunki, ale, ja się dziwię, o co chodzi, a po prostu tutaj już jest,
Więc ja po prostu usunę ten front. I czy mamy tutaj? Mamy w ogóle mega dużo weteranów. Oni i tak stracimy ten exp na weteranach, bo po prostu będziemy potrzebowali rzeczy. Ale odblokował nam się Hashanka i możemy dosłownie wybudować jakąś fabrykę. Nice. Dobra, powoli robimy też doktrynki takie, więc to też mi się podoba. Tutaj się pozbywamy, mają dwa porty, więc to będzie takie trochę słabe. Ale jeżeli wejdziemy tutaj, to powinniśmy sobie poradzić. Dosłownie front południowy idzie jak rakieta. Mamy tyle dywizji, że po prostu one przechodzą przez to. My chyba w ogóle wzięliśmy sobie jeszcze bonus do ataku, więc to też jest mega dobrze. Karabinów już chyba aż tak bardzo nie potrzebujemy produkować. I tak ledwo co produkujemy. Więc powoli sobie to robimy. Dostaniemy sobie kolejne. To chyba się nam powoli będzie zwiększało, ponieważ to jest z wanilii, więc ktoś zapewne chciał, żeby się zwiększało. I co? No i teraz zapewne będę robić sobie ulepszenia, które no, będę robić już pod przyszłą armię chińską. Taką już taką, wiecie, która jednak będzie coś potrafiła i nie będzie się buntowała co chwila. Ale widzę, że tutaj się. What the f. Francja! Co ty Sicko Mode robisz? Co to za Sicko Mode? Z Austrią! What the f. Francja z Austrią poszła? Ciekawe. Dobra, więc tutaj teraz te wszystkie fabryki dostańmy. Dobrze, że przed wojną im nie pomagałem. Traciliśmy gościa. Czy on umarł, czy. Czy co? Nawet nie wiem. Teraz sobie dodajmy w takim razie tutaj. On miał Logistic Wizard, kurde. Nawet nie miałem jakiegoś, nie wiem, może umarł. Tak naprawdę Armia Czerwona. Ona może już pójść tu. I. Super Armia może iść o tak. Dobra, w sumie w takim razie ten rozkaz. Niebieską armię jeszcze zostawiam, bo tutaj jest o wiele mniej dywizji i mniej ważnych terenów, niż nam się w ogóle opłaca. Oraz przez to, że przechodzą przez nasze terytorium, to się biją między sobą. Dosłownie na moim terytorium robią potyczki. A. Jakiś. W ogóle też w tym momencie moglibyśmy zacząć uzasadniać cel wojenny przeciwko nim. Wysłać przynajmniej jedną armię i ich podbić. Bo dlaczego nie? Okej, Burning Arsenal. Dobra, tak naprawdę czekamy. Część tych dywizji ona wygrywa, ale tak czasami oni po prostu stoją. Się blokują na to, że tutaj jakieś chcą zaatakować, ale jednak nie, a jednak tak mogą, więc. Bywa. Póki co nie jesteśmy w wojnie z Japonią i jeszcze nie przez wiele lat nie będziemy, więc to jest dobre. Ale my możemy zacząć robić Flat in Bing. Zawsze mi się to wydaje, że to jest Pekin, bo właśnie Beijing. Nie wiem dlaczego Pekin. Chyba nasze tłumaczenie jest prawdziwe. Okej, okay. A to jest to. Się zastanawiam, czy to jest jakieś customowe, ale nie. W ogóle mamy 72% war supporta. Zdobyliśmy to w głównej mierze przez decyzję. A teraz. No teraz to musimy po prostu wysłać przynajmniej tą jedną armię tam. Wygląda na to, że mamy problemy z karabinami. Że jednak karabinów nie mamy wystarczająco. Dobra, zróbmy przerwę w wojnie. Tak naprawdę Wargol
Tak, ta cisza. Tak naprawdę ten Morgoth to nawet nie musimy się zbytnio nim przejmować, ponieważ on będzie już na zawsze. Bo teraz jak patrzę, to trochę głupio byłoby zaatakować ich, bo byśmy mogli trochę stracić. Musimy przez chwilę zakończyć, dlatego że mamy ten problem, że nie mamy karabinów. Okazało się, że karabinów nie mamy. Czy możemy przejść? Nie, bo tutaj jest jezioro. Raczej wystawili nawet dobrą reprezentację. O nie. Franz Joseph. Nie. Okej, możemy sobie zrobić to. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy rozstawili te dywizje i zaatakowali w najmniej spodziewanym momencie, czyli kiedy możemy. W międzyczasie możemy dosłownie ten karabiny nieco polepszyć. Okej, więc tak naprawdę musimy czekać. Czekamy. Możemy już lepszy karabin w sumie zrobić? W sumie możemy zacząć. Już taki półautomatyczny. Wow. Dobra, część tutaj atakują. Mamy... O nie, epidemia. Army epidemic jeszcze do tego. Nie. Dobra, jak to wygląda z fabrykami? Nie mamy już fabryk. Fajnie. Chciałem powiedzieć, a co to za dobra rzecz? Nie była dobra rzecz. Więc tutaj wszystko kończymy. Te dockyardy, naprawdę. Okej, okay. Kim? Chyba to był jeden z tych, których mieliśmy. Dobra, mamy tego. Nie sądzę, żeby to był faszyzm. To jest innego moda, więc też nie dziwcie. Dobra, weźmiemy sobie tego, który jest na... jakby w grobie. I czekamy. Tak. W sumie w skrócie nic innego zbytnio nie mamy. Nie możemy jeszcze wybrać sobie taktyki. Dobra, możemy sobie włączyć to, zobaczyć, czy coś się stanie. No, mamy problemy. W głównej mierze chodzi mi o to, że karabinów nie mamy. Co nasza armia potrzebuje. Stanęliśmy dlatego, że karabinów nie mamy. Ciekawe. Tutaj już jest mega daleko w przyszłości, więc... nawet nie będę próbować. ...5000. Jak szybko wam się wydaje? 80 dni? No to 80 dni to nie jest aż tak długo. Nie będziemy mieć jeszcze epidemii, to też mi się podoba. W głównej mierze chodzi o to, że już nie mam jakichś takich... co mógłbym mikro porobić. Tutaj też umieramy. Dobra, wydaje mi się, że musimy tak po pierwsze przywrócić tą armię do tego miejsca, ponieważ kompletnie, ale to kompletnie nie jesteśmy w stanie tutaj mieć ogromnej armii. O, tutaj się udało nam przebić. Nice. Jak tylko dotrą tam. Tak. Jak tylko tam dotrą, to ja sobie wycofam. Naprawdę wydaje mi się, że dostałem jakiś copyright claim za tą muzykę. Dobra, odeślemy sobie w takim razie większość tej armii. Bo tam niestety, ale słabe za... pasy są. Tutaj sobie jeszcze jakoś poradzimy.
I wszystko mamy z artylerią. Tak naprawdę wybrałem artylerię, bo jest tańsza. Więc poróbmy sobie jakieś inne rzeczy na przyszłość. I atakujemy. Ten atak nie był zbyt szczególny. Ale niech na razie zostanie, ponieważ chcę, żebyśmy te karabiny sobie odrobili nieco. Tutaj coś niby ma. Jest nawet ok. No tutaj są jakieś rzeczy, które nawet ciekawie wyglądają. No, widzę, że nas atakują, ale wydaje mi się, że ich dywizje są lepsze, dlatego że już jest ich mniej i mają fabryki, żeby zaopatrzyć te dywizje. A my... to weźmiemy. Jak to wygląda z karabinami? Nawet możemy ulepszyć karabiny. Powiem szczerze, że tak naprawdę już ilościowo, bo chodzi o to, że wszystko fajnie, fajnie i w ogóle fajnie, fajnie, tylko że część tych dywizji w ogóle nie atakuje. Dam sobie to, ale część tych dywizji nie atakuje tak, jakbym ja bym to zrobił, ale okej. Teraz dajmy sobie taki super atak. Wy też dostaniecie w takim razie. Super atak. Dobra, i zobaczymy, jak to pójdzie. Się udaje nam przebić tutaj nawet. Będziemy zrobić taką taktykę. Możemy się przebić, przebijamy się, po czym lecimy kompletnie na dół, żeby po prostu zwiększyć fronty. Żeby oni się ruszali. Coś tak sądziłem, że ta taktyka chyba zadziała. Okej, więc w międzyczasie sobie wykorzystajmy naszą siłę polityczną. To jest nadal do przodu dosyć daleko. Signals możemy zrobić. O, tego dawno nie robiłem. Nadal nie jest na czasie. Okej. Udało nam się przebić. I ta piska muzyka. Copyright claim. Okej, więc teraz po prostu będziemy ciągnąć, wiecie, jak mówiłem, będziemy tak ciągnąć, zrobimy sobie po prostu takie wężyki, żeby po prostu byli, żeby się powkurzali na nas. No, pytanie jest takie, czy ktoś niedługo nie będę tego mógł zrobić, wiecie, bo w sumie, dlaczego nie? Okej, więc zejdziemy. W sumie mógłbym... Czekaj, czy ja nie mogę dołączyć? Chyba nie mogę dołączyć. Okej, Portugalii doszło do przewrotu. Okej, w takim razie przejdźcie o tak. No, już nie mają wystarczająco dywizji nawet. Czy się mogą nawet mnie tutaj jakoś załatwić, tylko z drugiej strony ja mogę przejść przez rzekę i oni nic nie zrobią. No, bywa. Okej, idźcie do tej stolicy. Tutaj jakaś pandemia. Jakaś pandemia. Pandemia, korona. Okej, bite and hold, defense in depth. Wiecie, że ja już od pewnego czasu ja po prostu to... Okej. Ja od pewnego czasu ja po prostu to po nazwach robię, bo nawet nie chcę mi się czytać tamtych rzeczy. Okej, czy chodzi o to, że mamy... Chyba mamy wolne fabryki wreszcie.
Nice, jeszcze będziemy mieć ich więcej, dlatego że. Że jak mówiłem. No, jeszcze do mnie poszło. Kto by pomyślał? Żeby nas to złapało. Chińczyków. Jest nas przecież tak dużo. Mam 5 milionów mentorów. Okej. Koniec? Jest! Udało się! Jest! Cink wygrał! Nice! Łomaści los, naprawdę. Długo to zajęło. To weźmy sobie. Wow. Nie sądziłem, że dożyję tego dnia. Jestem zaszczycony tym, że udało mi się wygrać Cinkiem. I teraz dosłownie to, co mogę po pierwsze zrobić, to o to zrobić. A po drugie... nie tak, tylko wyślemy jedną armię, wyślemy na nich, wyślemy jedną armię tutaj, wyślemy na nich i... o, nie mają, mają gwarancji. Ale i tak my zaatakujemy tamtych, ponieważ Francja to wydaje się, że aż tak dobrze nie idzie. A Rosja tak naprawdę najbardziej im pomogło. Okej. Okay. A, po prostu zamknąłem szkoły. Czy to w ogóle coś pomaga tak realnie, bo ja nawet nie wiem, czy coś to pomaga. Dobra, więc w międzyczasie teraz się zajmiemy jakimiś rzeczami, które powinniśmy chyba się zajmować wcześniej, ale teraz możemy. Po pierwsze mamy fabryki, więc myślę, że większość rzeczy to po prostu pójdzie na te inne rzeczy, które nie mogliśmy produkować. Nie mamy wolnych fabryk. To raczej wiadomo, że po pewnym czasie nie będziemy mieć. O! Wydaje mi się, że dopiero teraz, po tej wojnie, ktoś zachorował. Dosłownie. Całą wojnę nie był chory. Dopiero pod sam koniec. Dobra, więc tak, oni w ogóle nie widać, żeby mieli jakikolwiek sprzęt, więc po prostu możemy ich zniszczyć. W ogóle zapewne historycznie zastanawiacie się, o co chodzi z tym gościem. Wybrali go na właśnie przywódcę, Mongołowie. Gościu był kompletnie niekompetentny, miał być tym przywódcą duchowym, a w ogóle nie był. I skończyło się na tym, że w sumie go odwołali, po czym doszło do tego, że Sowieci zaatakowali, przywołali go z powrotem, Sowieci go złapali i chyba się skończyło na tym, że zabili go Sowieci. Tak. A, musimy być też w trakcie pokoju? Wow. Dobra, to jest ważne, żeby to zrobić, jak nie będziemy walczyć. Okej, tutaj widzę, że Japonia dołączyła do Antanty. W ogóle wszyscy są teraz tacy straszni. Bo co tak, możemy na tych... to jest Kachin! Dobra, Kachin. Ja przeczytałem Kaszmir. Ten. Użyłem przeciwko tym, ale trochę słabo będzie. Czekajcie, to... Ja się zastanawiałem, dlaczego tutaj score. Okej. Okay. Możemy tutaj zrobić... To jest nawet dobre. Dobra. Myślę, że na tym będę kończył. Następny odcinek tak naprawdę będzie polegał na tym, że będziemy tutaj jakieś rzeczy robić. Będziemy próbować tutaj zdobyć. Możemy develop vaccine. Mamy 15% na to. Wow. A co to tam daje? Dodaje nam weekly. Wow. To... nie wiem, jakoś słabo to wygląda. Musimy na pewno tutaj develop robić. A to... To też jest nawet dobre. Okej, więc był z wami Trehol. No to cześć.